Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Można odnieść wrażenie, że dzisiejsza Ewangelia to sposób na szczęśliwe zakończenie i żyli długo i szczęśliwie. My nie będziemy sądzić i potępiać innych, oni nas. My będziemy dawać, to i ludzie będą dla nas hojni. A wszystkim będzie żyło się dobrze. Ale historia Jezusa pokazuje, że to nie działa. On, który odpuszczał grzechy, zostaje osądzony jako próżniarca. Rozmnożył chleb dla tłumów, a sam wołał na krzyżu pragnę. Może zatem ta Ewangelia to złota rada dla naszej relacji z Bogiem. Coś jak wymiana handlowa. My coś Bogu, Bóg coś nam. A może ta Ewangelia to klucz do naszego serca, który pomaga je otworzyć z zamknięcia osądów, egoizmu, by stało się wolne i zdolne widzieć bliźnich i Boga z innej, Bożej perspektywy.